Kochani, dlaczego dzisiaj się tutaj gromadzimy? Ponieważ ta dzisiejsza Eucharystia jest dla nas bardzo ważnym czasem podziękowania za wszystkich tych, którzy czynią dobro w Kościele łódzkim. Tej dzisiejszej mszy świętej przewodniczy proboszcz tutejszej katedry, ksiądz prałat Ireneusz Kulesza, który, jak wiemy, był wieloletnim pierwszym dyrektorem Caritas i tę działalność charytatywną tu w diecezji naszej rozpoczynał, prowadził, kontynuował to, co było jeszcze wcześniej rozpoczęte. Zgromadzeni jesteśmy tutaj jako przedstawiciele czterech organizacji kościelnych, które reprezentują cały Kościół łódzki i te działania charytatywne, jakie Kościół łódzki prowadzi, a więc Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Centrum Służby Rodzinie, Konwent Zakonu Bonifratrów oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy. Te nasze organizacje dzisiaj są tu obecne, by właśnie wraz z podopiecznymi, którymi się opiekujemy, którymi zajmujemy, składać dziękczynienie Panu Bogu za to, że są ludzie, którzy chcą pomagać i dzięki którym my również możemy pomagać. Jest z nami również seminarium duchowne z księżmi przełożonymi i z alumnami seminarium. Wspierają nas w tych działaniach i wspólnie z nami razem się tutaj modlą, a potem będą także i z nami w dalszej części. Wszystkich was, którzy korzystacie z pomocy naszych organizacji i instytucji, wszystkich potrzebujących, którzy tutaj jesteście, osoby ubogie i biedne, prosimy o to, byście właśnie dzisiaj tę Najświętszą Eucharystię ofiarowali w intencji tych wszystkich, dzięki którym my możemy wam pomagać, dzięki którym również i ten dzisiejszy posiłek może być przygotowany. Niech to będzie ta główna, najważniejsza intencja dzisiejszej Eucharystii.